województwa lubuskiemu zależy przede wszystkim, żeby nasze piękne województwo się rozwijało. Marszałek Marcin Jabłoński wyszedł z inicjatywą, żeby urzędnicy wyszli do przedsiębiorców, do samorządowców i opowiadali o środkach KPO, informowali ich, jakie są dotacje, gdzie można się ubiegać, gdzie można uzyskać informacje. I dzisiaj jesteśmy w powiecie sulęcińskim. Przechodzimy do przedsiębiorcami z informacjami o ubieganie się o takie środki z KPO, z programu Horeca dla branży turystycznej, gastronomicznej, dla restauracji związanych działalności z kulturą, którzy podczas COVID-u mieli olbrzymie problemy i spadki przychodów. Trzeba jasno powiedzieć, że w dzisiejszych warunkach, w dzisiejszym otoczeniu, ale przede wszystkim otoczeniu prawnym i otoczeniu decyzyjnym, nie zawsze największym problemem są dotacje, nie zawsze największym problemem są brak czy nadmiar pieniędzy, etc. Wielkim problemem jest często współpraca na poziomie instytucji podejmujących decyzje należących na przykład do dużych pozwoleń budowlanych, kwestie infrastrukturalne, kwestie pozwoleń zintegrowanych, patrz urząd marszałkowski, kwestie na przykład kolizji z infrastrukturą krytyczną, czyli z liniami kolejowymi i tak dalej. Duże przedsiębiorstwa dzisiaj inwestują duże pieniądze, mają lepszy czy gorszy dostęp do tych pieniędzy i tutaj ta współpraca między samorządem, między organami rządami w terenie, ale też często między ministerstwami jest strasznie ważna i to też jest ten element, który powoduje, że tego typu spotkania, które się odbywają dzisiaj, mają miejsce bytu, a z drugiej strony są bardzo potrzebne. Bardzo nam zależy przede wszystkim na stworzeniu takiej więzi pomiędzy przedsiębiorcami powiatu sulęcińskiego, żeby się poznali, żeby wiedzieli, co od kogo mogą kolokwialnie mówiąc załatwić. Bo często nie wiemy, że nasz sąsiad produkuje akurat to, co jest nam potrzebne. Myślę, że w ogóle osoby dzisiaj występujące, prelegenci nasi, naprawdę przedstawili bardzo ciekawy program dla przedsiębiorców, bo poza możliwością właśnie tego dofinansowania dowiedzieliśmy się o pożyczkach dla przedsiębiorców niskoprocentowanych, pożyczkach pochodzących z Unii Europejskiej, o pieniądzach z KPO. Są to rzeczy, o których słyszymy na co dzień z telewizora, ale tak naprawdę nie wiemy, z czym to się je, gdzie zadzwonić, gdzie napisać, gdzie się udać, żeby po nie sięgnąć. Muszę przyznać, że każda z tych form wsparcia przedsiębiorczości, tak jak dotacje czy pożyczki, są ogromnym bodźcem dla mojej działalności, bo to jest rzecz, która pobudza naszą wyobraźnię i pomaga jej realizować swoje pomysły, które jak widać po naszych wszystkich ośrodkach idą mocno do przodu, bo ludzie tego chcą, potrzebują takich miejsc i te środki są bardzo w tym pomocne. Skorzystaliśmy w tamtym roku z Kaliskiego Funduszu, gdzie dostaliśmy sporo środków. Później mamy też z lokalnej grupy działania, 2 lata temu dostaliśmy na budowę parku linowego nad ośrodkiem, także korzystamy z tych pomocy, wdrażamy je i one naprawdę działają. Przynoszą spory efekt i zadowolenie klientów.